When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Dzień dobry, w kolejnym odcinku. No i wróciliśmy do kopalni. A skoro wróciliśmy to miejsce, to zakładam, że powinienem właśnie iść w tym kierunku. I w dół. I znowu w dół. I znowu w dół. Ty, no serio. Dobra, nie ma co. Ile można leżysz? Leźć w dół. Serio? Okej. Jest jakaś różnorodność. Jeśli to widzisz, to... Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nie idź dalej. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nasz rytuał się nie powiódł. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, brama do morskiej istoty pozostaje zamknięta. Cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Mamy mapę. Według tej mapy, jeżeli jestem tutaj, to powinienem iść na pierwszym skrzyżowaniu w prawo i zakładam, że muszę dotrzeć do tej komnaty po środku. Czyli w prawo i potem w lewo. Tak. Utwierdziłem się w przekonaniu, że tak. Czyli idę sobie cały czas prosto. Tu gdzieś po lewej stronie powinienem mieć taką lawnękę. Na przykład taką. Teraz droga powinna skręcać w prawo i w lewo. Czyli w prawo i w lewo. A ja powinienem się kierować dwa razy w prawo. Dokładnie. Prawo i w prawo. Swoją drogą, ciekawe, czy w takiej jaskini przy tylu zapalonych świecach dałoby się... What the fuck? Co to było? Okej. Okay. Spróbuję go jakoś obejść. Racz. Okej. Okay. Dobra. Skoro poszedł tam, to ja postaram się znowu tą stroną wejść. I to powinno być wejście. Dzień dobry. Okej. Okay. Mamy tu jakąś kartkę. Nie jestem umarłym, wiecznie tylko mami. Nieśmiertelny Bóg nad dziwnymi eonami. Otwieramy bramę, bramę pradawną, której strażnika oczy widzą tylko zimno. Boga naszego imię, kluczem i prawdą jest on tym, co jest, czego być nie powinno. Okej. Okay. Skoro tak. Okej. Sprawdźmy, dokąd mnie to doprowadzi. Aha. Dzień dobry. Manipuluj bramą. Ten gość stoi na jakimś Z. Okej. Trzeba będzie się pobawić.
i wydaje mi się, że powinienem znaleźć więcej trupów. Bo te więcej trupów może oznaczać tylko tyle, że pokażą mi, jakie jest hasło do tego przybytku. A to oznacza, że powinienem trochę połazić po tych korytarzach, ale łażenie po tych korytarzach oznacza, że spotkam jakiegoś gościa z latarnią, którego raczej wolałbym unikać. Przynajmniej tyle w teorii. Okej. Jest i drugie ciało. Nie zerknąłem do końca, ile ich tam potrzebuję. 5? Chyba 5. Także nie pozostaje nic innego, jak tylko trochę połazić po tym labiryncie. Halo? No, to będzie chyba następna. Dokładnie. Sęk w tym, że ten gość gdzieś tutaj jeszcze sobie łazi. Okej, tam jest mapa. Może przyspieszmy troszeczkę. Okej, mam następną osóbkę, która tutaj zmarła. Jestem tutaj. Serio? Jeżeli to jest na tym skrawku, to fajnie byłoby pójść tędy. Okej, tak jak myślałem, że tutaj dojdę, ale tu nic nie widzę. Okej, jest następne. Tak sobie myślę, żeby wrócić teraz do tego miejsca, gdzie zaczynałem. I zobaczymy, czy jeszcze czegoś mi brakuje. O, gdzie to wejście? Okej. Jest i wejście. Lećmy teraz na górę. I sprawdźmy, czy te wszystkie ludziki tutaj wróciły. Ile potrzebuję? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No mam pięciu. I pytanie, gdzie jest szósty? Gdzieś tam został. Dlatego wypadałoby go odnaleźć. I to odnaleźć go w miarę sprawnie. I tam jest do wyjścia. Tutaj nic nie ma. Ale upewnię się. Czy na pewno nic tutaj po drodze nie przeoczyłem? Nie. I też nie. Okej.
Mam już pewność, że żadnego trupa po drodze nie było. Ja potrzebuję jeszcze jednego, który gdzieś tutaj się ukrywa. Okej, tutaj był. To już wiem. One są raczej przy takich większych skupiskach świateł. Boże, nie tędy. Cholera. Tak. Kim ty jesteś? What the fuck? God damn it. Pogięło? Nie ma takiej zabawy. Teraz pytanie, czy muszę te wszystkie osoby jeszcze raz odnajdywać? Czy już one tam są? Miejmy nadzieję, że są. Mimo wszystko i tak nadal brakuje mi jednej. Okej. Widzę, że skoro tego tu przy wejściu nie było, to znaczy, że gdzieś potrzeba jeszcze jednej osoby. Okej, tu była. What the... Nie. Dziękuję. Ja z panem nie chcę rozmawiać. Okej, no wychodzi na to, że musiałbym coś pokombinować samemu. Okej, idę tędy. Nie no, bo takie błądzenie to nie ma trochę sensu. Dlatego myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby spróbowanie ułożenia... Okej. Skoro jestem... tutaj... to powinienem się kierować... tutaj. Dokładnie. A teraz tędy. No nic, spróbuję to ułożyć na podstawie tego, co już mam. Okej. Udało się dotrzeć na miejsce, więc jest dobrze. Teraz tak. Jak to należałoby czytać? Trójkąty. Jakiś taki symbol. Okej, tam widzę. Kwadracik to chyba tamten. Ten ma jakiś Z. Okej. Kółko ma... też chyba Z. Okej. Gwiazdka ma taki... prawie jak euro. Chyba nawet to było to. No nie wiem. Chyba nie. Bardziej to chyba to przypomina. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Teraz to. To już jest na pewno euro. Okej. I w związku z tym, że trójkąta nie mam. No
właśnie, są dwa. Okej, sporo tu nic, to teraz tym może pokręćmy. I sprawdźmy, co się stanie. O! Otworzy się... jakiś portal. Ło, co to za macka? Chyba muszę zostać tutaj. Wow. Co to za... stworek. Klątwa morskiej istoty. Enochański Niceromoni, coś tam, górnicy nareszcie go odkryli, jednak nie wszyscy chcieli przeprowadzić znaleziony w nim rytuał. Ciekawe jaki. I przywołać morską istotę Gnicha. Jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gnicha. Nie miał więc wyjścia, zabił pozostałych za pomocą odłamków magii Eldowna, nie wiem. W odwecie Gnicha przekląkł górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, aby powstrzymać innych przed przywołaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata na wieczność. I to super, mówiłem ci, udało mi się to. Tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź. Wracaj do domu. Okej. Wróciłem. To już było. Co mamy tutaj? Prośba o wyjaśnienie. Szanowny panie, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymał pański list z 27 stycznia 1973 roku, w którym pyta pan, dlaczego zgłoszony przez pana patent o numerze 527F2D został odrzucony. Jak wyjaśniliśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ narusza prawa istniejącego patentu. W naszym rejestrze znalazł się ponadto 50 zgłoszonych przez pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Żaden z nich nie został zaakceptowany i za każdym razem kwestionował pan naszą decyzję. Informujemy pana, że zarówno tę sprawę, jak i wszystkie następne uznamy za zamknięte. Z poważaniem, James Mackie, dyrektor administracyjny. Okej. Okay. Dale. Zabierz swoje graty z naszej piwnicy, wrzuć je na cholerne wysypisko. Mam dość potykania się po drodze do pralki o to, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję, albo sam to wyrzucisz, albo wszystko spalę. Okej. Okay. Wylądowałem z powrotem w kopalni. Tędy już nie wejdę. Teraz pytanie. Iść tędy? No nie wygląda to na wyjście. Ale z ciekawości mogę sprawdzić. Zastanawiam się teraz właśnie, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdzie był ten rysunek. Wtedy pewnie odznaczą mi się wszystkie te znalezione elementy. A co wtedy? Odnajdę w końcu Ethana Cartera? Czy nie? No to jest pytanie. Także myślę, że podróż mogę sobie zostawić dla siebie i wrócimy, jak już dotrę na miejsce. Albo zacznie się dziać coś ciekawego po drodze.
Okej, udało mi się dotrzeć do domu. Jak się okazało. Okej, udało mi się dotrzeć do domu. Jak się okazuje, właśnie był to dom Ethana Cartera. Bo skoro tam był jego pokój. Może sprawdźmy, czy coś tutaj się zmieniło na tym rysunku i czy w końcu uda nam się odnaleźć Ethana. Okej, widzę, że wszystkie elementy są już zaznaczone na, właściwie przekreślone. Tak więc zobaczmy. Boże, Ethan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Ethan, na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Paula Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bas grze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań! O Jezu. O, w mordę! Szybko, na zewnątrz! Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się! O Jezu! Co teraz? O Boże! No co teraz? Pisałem okay. O tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Okej, więc tak wygląda cała historia Ethana Cartera. Okazało się, że matka zaprosiła ogień. Wow. To wygląda obłędnie.